tutaj mówimy o wietrze dzisiaj, że do 120 km na godzinę wiatr, o pieniądzach, o przekupywaniu, proszę Państwa, i zablokowaniu możliwości brania pożyczek w Polsce, zablokowaniu wyjazdu do Anglii, jeżeli tam Polaków prześladują. 7.30, dokładnie 22 minuty przed 8. 24 pytania w naszej porannej rozmowie pojawi się Elżbieta Zielińska z Kukiz 15 właśnie. Dorzucimy jeszcze debatę poranka, oczywiście po godzinie 8, a będą w niej, jak co poniedziałek, Maciej Korzuszek, Gazeta Polska Codziennie, Sebastian Gajewski, Centrum Daszyńskiego. Zapraszam, by być z nami. 6.30 minęła, zatem czas na informację dnia. Anna Kowal-Brancati. 6.30. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Ulewy i silny wiatr. Uwaga, uwaga. W podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim oraz w południowej części województw opolskiego i dolnośląskiego. Uwaga na ulewy. W tych rejonach wiatr może osiągać prędkość nawet do 115 km/h. W pozostałym obszarze może dochodzić do 90 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wsparcie dla rolników ze strony rządu spowoduje wzrost mocy polskiej wsi, mówi premier Mateusz Morawiecki, przemawiał na pierwszym ogólnopolskim święcie wdzięczni polskiej wsi, które zostało zorganizowane w Obolnicy w województwie lubelskim. Rząd przygotował programy, które mają pomóc rolnikom, mówi Mateusz Morawiecki. Największe w historii III Rzeczpospolitej, przygotowane już w budżecie kwoty na rekompensatę tej suszy. To będzie 1,5 miliarda. Drugi wielki nasz program, bardzo ważny dla rolnika, to rolniczy handel detaliczny. Ja chcę, żeby te wyroby docierały do miastowych i do wszystkich bez pośredników, jak najszerzej, bezpośrednio od Was, od rolników, dla polskiego społeczeństwa. W uroczystości wziął również udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję. Rysia to jest taka dewotka, Rysia to jest jak dewotka, która mówi o świadkach Jehowy. Wiesz, Rysia chciałby tu być kierownikiem i on mówi tak o wszystkich innych jak dewotka o świadkach Jehowy. To sobie wyobrażasz. Rodzinom na wsi, tak jak i w mieście, programy związane z pomocą dla dzieci, programy związane z budownictwem. On najmądrzejszy, on naj. Dociera do mieszkańców wsi jak do tych, którzy żyją gdzie indziej. Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi zostało zorganizowane pierwszy raz. Wpisuje się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejsce uroczystości wybrano Wąwolnicę, ponieważ w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej jest czczona od XIII wieku słynąca łaska figura. 40 lat temu została ukoronowana koronami papieskimi. A w Polskim Radiu 24 dziś kolejna debata przed wyborami samorządowymi. Po 9 będziemy w Gdańsku, gdzie o fotel prezydenta miasta walczy 6 kandydatów. Debata jest organizowana z Radiem Gdańsk. Dyskusję poprowadzą Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24 i Beata Gwoździewicz z Radia Gdańsk. Była dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Joanna Wnuk-Nazarowa, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość zorganizowano w Wielkiej Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry podczas finałowej gali pierwszego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Joanna Wnuk-Nazarowa nie ukrywała wzruszenia. Drodzy Państwo, przepraszam, proszę usiąść, bo mnie to zawstydza. To jest wielkie święto dzisiaj Karola Szymanowskiego, nie moje, dlatego bardzo króciutko powiem. Wszystkim, którym miałam dziękować, dziękowałam, jak otwieraliśmy tę salę. Kolejnym prezydentom tego miasta, kolejnym ministrom kultury, niektórym prezesom Polskiego Radia, przede wszystkim dwójce radiowej. To było 18 lat wspaniałych z naszą wspaniałą orkiestrą, ale również z pracownikami merytorycznymi, administracji, technicznymi. Joanna Wnuk-Nazarowa przestała kierować Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach z końcem sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. Funkcję sprawowała od 2000 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce. Pojawiło się słońce, ale tylko nad Szczecinem, drodzy Państwo. 8 stopni w tej chwili właśnie w tym mieście. Pozostała część kraju z podobną temperaturą. Najcieplej w Koszalinie 11 stopni. Deszcz ciągle pada w Warszawie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, w Zakopanem i w Przemyślu. I tam, i tu. I wszędzie Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na sporcie Filip Jastrzębski. Dzień
dobry. Po zwycięstwie nad Serbią 3-0 reprezentacja Polski wywalczyła awans do najlepszej szóstki. Darujmy sobie ten sport, bo... Po dwóch porażkach w drugiej rundzie spotkanie z Serbią było dla nas... Nam nic nie wnosi. ...po wygranej nie krył rozgrywający Grzegorz Łomacz. Wielkie brawa. Wielkie brawa.